O, witajcie. Mam nadzieję, że oglądaliście pierwszą część. I zapoznajcie się właśnie z talią, jaką mam. Tym razem na Paladynie. I rozpoczynamy kolejny pojedynek. Na razie jest do zera. Na razie żadnego pojedynku nie wygrałem w arenie. Ogólnie zaczynając od nowa tą serię. Ale mam nadzieję, że teraz los się do mnie uśmiechnie i damy jakiegoś przeciwnika, który wyjdzie po pierwszej turze. Tak byłoby najlepiej. W tej części zobaczymy dwa pojedynki i potem mam nadzieję, że jak pójdzie dobrze, to będzie kolejna część, a jak pójdzie źle, no to wtedy już zakończymy serię z Paladynem. I zobaczymy, co wtedy dostaniemy, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Druid kontra Paladyn. Druid ma coś takiego do siebie, że on będzie rzucał bardzo silny jednostki. Początek taki se, ale weźmiemy. Mam nadzieję, że coś łatwiejszego i lżejszego. Okej. Tak można się bawić. Moneta. No, ale zacznijmy od mistrza. Oczywiście mechów teraz nie mam w ręku, ale w dali tam są, gdzieś tam siedzą. Co on teraz wymyślił? Prowokacja. Coś gorszego. No ale to ja mam. Umieścić to jabłko na swojej głowie. Tak. Ale ekstra miejsce. I tak. Lepiej ci maskę. I na twarz. Dobra, ma to jakieś teraz ręce i nogi. Zobaczymy, co w tym kolejnym myśli teraz. Nie użyję inspiracji, ani tu i pójdzie tu. Dzisiaj nie muszę grać, żeby wiedzieć, co się stanie. A dobra, ja mam coś lepszego. Kawaleria przybyła, uratowała tyłek. Tego się nie boimy. Jeszcze nie. Czy... Czekam na rozkaz. Czy nie zapiję tyłek? Pójdzie na twarz, albo zabije mi tego. Albo zbufuje i będzie miał prowokację i plus 1000 do obrony. Albo wrzuci jakieś drzewo. Albo będzie zastanawiał się tylko tydzień nad ruchem. Zastanawiasz się. Nie zastanawia się, tylko graj, no kurwa. Człowieku. No i co za kartę dostał teraz? Co się zastanawia nad nią? Jestem mistrzem tańca! Wow! Jest mistrzem tańca, naprawdę. Długo nad tym myślał. Na nikogo nie czeka. Okej, było dobre. No. Tak się bawisz. Jak się bawimy? Dobrze się bawimy. A, chodź. Panie, że da się pobawić tą kartą. Zastanawiam się. No jak gdzieś się da się pobawić. O, ho, ho. Tak, tak, tak. Niepokonany. Żeby wygrał, pokam. Kurwa. Przyłącz się!
gotowe. Jestem mistrzem tańca. No to już... O, jest prowokacja moja. Dobra, chodź. To nie jest tak, że on powinien mieć to przez turę? To nie głupie takie. Aha, bo jeszcze nie użył. W ten sposób, dobra. O, super. Okej, to chyba przeżyje, teraz zobaczymy. Chyba nie. 10. Nie. Składam do ciebie. No dobry zagra. Dobra, to był jeden szybki pojedynek. Zobaczymy następny. Mam. Te areny zupełnie mi nie idą. Nie wiem, muszę coś myśleć innego. Napowniaczy. No, sobie talię mam dobre, tylko... Nie, oni mają lepsze. Chyba na to wygląda. Będę walczyć z honorem. Dobrze. Zostawmy coś takiego. W sumie mogłem to wymienić, ale już niech zostanie. Najważniejsze, żebyśmy wystawili nowo szerownika i on przeżył. To wtedy z połowy sukcesu. To najgłupsza prowokacja w grze. Ma plus 1 do życia i po prostu ten mag go może zdjąć. To głupie. Chyba, że już jest czegoś innego. Na przykład pocisku, że będzie piu z każdej strony. Tak sobie myślę. Ewentualnie uderzy swoje jajo i będzie miał 2-1. Strzelamy z łuku. Okej, tego się nie spodziewałem. Ale znowu widzicie Sowa na dziwnej postaci. Hej! Nie pchaj się! Sowa na początku na postać, która jest w ogóle bezużyteczna i gorsza. Ale w tamtym meczu też było to samo. I przyniosło mi to klęskę. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Póki co nożownik żyje. Mam nadzieję, że przyszedł kolejny turę. Tak wtedy wrzucę myślę. Właśnie pana konie. I bum, i bum, i bum. A będzie jakiś mech. Chyba mam, mecha za 3. Dobra, to trzeba szybko załatwić. Trzeba szybko załatwić. Nazwijmy członka, kawaleria przybyła! O, idealnie. Hej! Nie pchaj się! No, taka to jest przygody z Czarnej Góry i to potrafi po prostu wygrywać gry. Zabijesz jak krętowaty gnoj! Witaj. Ej, ej, ej.
Czemu to nie zadziałało? O co to chodzi? Przecież zginął. Może by dopiero teraz. Druga szansa. Zobaczymy. Teraz trzeba będzie się pozbyć tego. Robi się tu gorąco! O, bardzo ładnie. Takie coś lubimy, zwroty akcji. Teraz wrócimy prowokację. I będzie bardzo dobrze. Chyba, że dostanę coś lepszego. Nie. Prowokacja wchodzi. Będę musiał zabić te... Wypalę skazę! Cholera. Dobra, ja nie chcę jej stracić, ponieważ ona jest dość zbufowana. I jest środkowa inspiracja, a jeśli bym zabił kogokolwiek z nich, to bym po prostu ją szybciej stracił. I tak jeszcze postoi. Dobra, widzicie, to już... Prowokacja zatrzymała tych dwóch i oni myślą sobie, gdzie teraz pójdą. I na samej duże prowokacje on zabije tego kolesia. O ile przeżyje. Tak sobie myślę. Dobra, teraz ruszymy z... Różne wilki są gotowe! Z prośnymi wilkami. Tak. Wypalę skazę! I wypalimy skazę. Dobra, ma 11 życia. Mak mało ma zaklęć, żeby się uleczyć. Ewentualnie jakieś jednostki. Ewentualnie jakiś... Albo medyczny bot. Co tam 8 leczy. Ale to jest szansa 1 na milion, że będzie to miał. Albo wrzuci jakąś legendarkę, co potrafi zmienić całą grę. Zobaczymy. Tak sobie myślę. Co to za karta jest? Pierwszy raz widzę coś takiego. Daj cztery. Co to robi? Każdemu bohaterowi. Aha. Ciekawe. Czekam na rozkaz. Na koń! Gotowe. O, jak ładnie. Marża! Co walczy? No dobra, zobaczymy. Jesteśmy blisko wygranej. Ale coś czuję, że teraz kupiemy. Może nagle wyskoczy z Ragnarosem jakimś, albo z Deathwingiem. Trzeba gdzieś pomajstrować? Szorówka. A nie, już go nie stać. No to taka obszurówka za dwa, co to wszystkich zamraża. Ale też już chyba też mu dużo nie dało, bo miał szansę na kolejnego takiego murloka. Co tu robić? Co tu robić? Okej. Okay. Było ciekawe. Czekaj.
została odczyniona. No, zupełnie można tę postać. Ale tak to jest, jak się nie czyta kart. Jest pierwsze zwycięstwo, hurra, hurra, cieszymy się. Gier 2, hurra. To było my na tyle. W trzeciej części zobaczymy, czy przegrywam, czy wygrywam. I do zobaczenia do następnego razu. Cześć i na razie.